widziałaś, jak one się ubrały? To jest jakieś nieporozumienie, że tak można się ubrać na taką okazję. Kochana, czy to nie jest ta sama sukienka, co ostatnio? A co ty myślisz, że ja Doda jestem? Nie stać mnie, żeby kupować sobie nowe sukienki za każdym razem, jak on się oświadcza. To już trzeci raz w tym roku. Kochliwy jest biedaczek i taki przystojny. Przystojny? Ty byś się lepiej za swoim mężem oglądała. Którym? Którym? Aktualnym. Kochanie, ja swoich mężczyzn umiem pilnować. Armando jest we mnie wpatrzony jak w obraz. O, a oto i on. Kto to jest? To jest, kochanie, moja dawno niewidziana siostrzenica. Przecież ty nie masz siostry. No widzisz, ja też sądziłem, że nie mam, a jednak mam i to jeszcze z siostrzenicą. Siostrzenica? A gdzie jej mamusia? Wyjechała. Wyjechała w podróż dookoła świata. I co? Muszę przypudrować nos. Ciekawe, co z tego wyniknie. Siostrzenica, dobre sobie. Zobaczę, co zrobią. O, widziałaś, jak się przygotowali? No. O, cześć. Cześć. Ciebie też zaprosili? Że tak. Widziałeś, jak na Armandzie uwiesiła się ta dziewczyna? Ciekawe, skąd ją wytrzasnął. Całkiem niezła. Ciekawe, co na to żona Armanda. Ich ślub był kiedy? Miesiąc temu. I co? Już ma rywalkę? Licz się za słowami. Nie obrażaj tej dziewczyny. To moja siostra i ona jest piękna, młoda i niewinna. Myślicie, że nie jestem mężczyzną? I nie umiem bronić własnej siostry? Jestem mężczyzną! Silnym mężczyzną! O! Panowie się ściskają! Pewnie wzruszyliście się zaręczynami kolegi. Jacy panowie wrażliwi! Nie denerwuj się. Zaraz zaśpiewasz. Zabłyszczy tatę weselu. Zobaczysz, jak on cię usłyszy, zaraz cię zaangażuje i światło twojej stóp. Tylko musisz być odważna. Number solo, solo. I'll never let me down, diddy down, down, down. Now I gotta show ya, show ya, show ya. A co panowie, jacy tacy? Rozebrani nieco? Gorąco, jak dzisiaj się zrobiło. Duszno bardzo. Właśnie, to pewnie wszechobecna miłość grzeje nas tu wszystkich. A wy co? Wielcy macho. Nawet na zaręczynach nie potraficie się zachować. Jak wy wyglądacie? A wiecie, jak ma wyglądać przystojny, modny facet w tym roku? Ty z tym, Doni, znajdź sobie inne, ciekawsze obiekty. A ja już chyba trzeci czy czwarty prezent musiałam kupić. Bo on się ciągle zaręcza. Zbankrutuje przez te jego miłości. Lepiej powiedzcie, gdzie jest wasz przyjaciel. Dlaczego go jeszcze nie ma? Spoko, zaraz będzie. Zawsze w końcu jest. Prędzej lub później. Najczęściej później. Cześć. A o czym sobie tutaj tak plotkujecie? Zobaczcie. To mój prezent. Nie zapomnij o swojej byłej narzeczonej. Nie zapomnij uczuć, które nas łączyły. Nie zapomnij. Raczej ciężko mu będzie zapomnieć, gdy powie się sobie to serce w salonie w swoim nowym domu. A co na to powie aktualna narzeczona? Powinna być tolerancyjna dla cudzych uczuć. Nawet dla twoich. Uwaga, uwaga! Zaręczyny czas zacząć. Przybywa ich bohaterka. Mogłabyś uważać i nie deptać cudzych choćbyłych uczuć? To twoje uczucia były takie malutkie jak to serduszko?
pięknie wyglądasz. Witamy. A co ty z nim tu robisz? A co ty z nią tu robisz? Ja go kocham, kocham. Ja ją kocham, kocham. Zakochałaś się w tym starym buku? Nie no, teraz to już przesadziłeś, stary. Stop, stop, stop! To mój brat. To mój narzeczony. Zaraz, zaraz! To na razie jest mój mąż! Co to wszystko ma znaczyć? Kochanie, to znaczy byłe kochanie. Rozwodzimy się, bo ja już mam aktualne kochanie. Moja miłość! Mamo, tato! Oni mi psują zaręczyny! To jest właśnie nasza Iwa. Co za wokal. Proszę tylko posłuchać. Pan jako znawca. Number solo, solo. I never let me down, diri down, down, down. Proszę o spokój. Co mi teraz czego piosenkareczka obchodzi? To zaręczyny, a nie przyjęcie rozwodu. To zrobimy później. Co ty mówisz? Dziecko denerwujesz. Ci mężczyźni są tacy nieczuli. Barbarzyńcy! Nie denerwuj się, córeczko. Twój narzeczony musi cię zobaczyć piękną i promienną. To twój dzień. A dlaczego nie ma jeszcze narzeczonego? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na pewno zaraz będzie, zawsze w końcu jest. O, siostra narzeczonego. Ona na pewno wie, gdzie on jest. Witam wszystkich. A gdzie mój brat, szczęśliwy narzeczony? Może śpi? Może zachorował. Może stoi w korku. Może zapomniał. O, zdążyłem. Pięknie wyglądasz. Spóźniłem się nieco, bo tak jakoś wyszło. Jak widzę, zdążyliśmy. Witam Państwa. A nasz syn? O, dzięki Bogu, że też zdążył. Myślałem, że spóźnimy, bo jak zawsze moja żona nie miała się w co ubrać. Proszę nie słuchać tego, co mówi mój mąż. On jak zwykle nie ma nic mądrego do powiedzenia. Wyczyści marynarkę, bo mnie przed ludźmi konfrontujesz. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wszystko gotowe. Ustaw zaręczynową, czas zacząć. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Proszę nie przeszkadzać. Nikt nie jest pani talentem zainteresowany. To prywatne przyjęcie. Chwileczkę. Zanim zaczniemy, chcę coś ofiarować mojej narzeczonej. Ten pierścionek, jak opowiada moja mama, ofiarował mi ktoś nieznany w szpitalu. Po urodzeniu wróciłem do domu już z nim. Mam go tak długo, jak żyję i dlatego chcę go ofiarować mojej narzeczonej jako pierścionek zaręczynowy. Drodzy Państwo, zaręczyny czas... Nie! Nie! Dlaczego, mamo? Co się stało? Pierścionek jak pierścionek. Nie możecie się zaręczyć, bo jesteście rodzeństwem! Jak to? Jak ty się, moja córko, urodziłaś? Byliśmy w podróży w Ameryce Południowej. I tam urodziłaś się ty i twój brat bliźniak. Po urodzeniu, zgodnie z tradycją, na szyi zawieściłam mu pierścionek. Następnego dnia dziecka już nie było. Ktoś go porwał! Szukaliśmy syna wszędzie, ale nikt nic nie wiedział. Nic ci nie powiedzieliśmy, żeby cię nie smucić. I tak by to nic nie dało. Ale zaraz, zaraz! Skąd wy macie naszego syna? Ukradliście go! My? Ukradliśmy? To prawda? Dlaczego o tym nic nie wiem? Gdy urodził się nasz syn, byłeś jak zawsze daleko. A nasz synek zaraz po urodzeniu zmarł. Napisałam ci już, że masz syna. Byłam zrozpaczona! I nagle pojawił się ten człowiek. Miał dziecko. Chciał pieniędzy. Dałam mu je i dostałam syna.
nic ci nie powiedziałam i pokochałam go jak własne dziecko. Boże! Zapraszam wszystkich Państwa. Potrzebuję zaproszenia na ucztę. Ucztę rodzinną. Właśnie! Mamy syna! Synu! A my straciliśmy syna! Synu! A my? A nasza miłość? Przecież mieliśmy się zaręczyć. Babcia? Przecież babcia nie chodzi od 4 lat. Ale ten cud mnie uzdrowił. Kochani, naprawdę, to wszystko jest mało ważne. Cieszcie się. Zyskaliście syna i to jakiego przystojnego. A wy, moi drodzy, też się cieszcie. Przestaliście żyć w kłamstwie. Ty, kochana, ciesz się. Zyskałaś brata bliźniaka, jakiego przystojnego. Ty masz piękną siostrę bliźniaczkę. O miłość się nie martwcie. Ona przyjdzie prędzej czy później, bo... Najważniejsza jest rodzina! Tak jest.